Testowaliśmy już pralkę, testowaliśmy zmywarkę, no to czas na urządzenie, które mamy ze sobą najczęściej i najczęściej je ładujemy. Sprawdźmy, ile to będzie nas kosztować. Ja jestem Piotr, witam Was na kanale Fajna Telewizja i zapraszam do oglądania. Ponieważ w różny sposób używamy nasze smartfony i różnie je ładujemy. Przede wszystkim chodzi tu o szybsze ładowanie i wolniejsze. Ładowanie ładowarką, która jest szybsza, ładowanie ładowarką, która jest wolniejsza. Dlatego test podzieliłem na dwa etapy. W pierwszym naładowałem telefon, który był. W wolnym ładowaniu, oszczędzającym baterię, żeby nam ta bateria ani się nie zużywała, ani też być może wychodziło to bardziej ekonomicznie, używając ładowarki również wolnoładującej. Drugi etap to ładowanie już ładowarką szybką i też ładowanie na wysokim zużyciu poboru prądu, tak aby było jak najszybsze, co powoduje, że oczywiście te zużycie będzie większe. Ładowanie. Odbywało się przez całą noc, czyli tak, jak to większość z nas użytkuje, czyli przez cały dzień używamy naszego smartfona, a następnie ładujemy go przez całą noc. Podłączony jest on w tym trybie ładowania. No i rano odłączamy. Także jak to wyglądało w praktyce, czyli ile zużyliśmy prądu przeliczając na nasze złotówki? W pierwszym etapie zużyliśmy niecałe dwie setne kilowatogodziny, co przedłożyło się na koszt dwóch groszy, używając tutaj przez dwie godziny napięcie, czyli tutaj też obalamy ten mit, gdzie sądzą wszyscy, czy też część osób, że przez całą noc podłączona ładowarka cały czas pobiera prąd, niestety, czy też stety, tak nie jest, bo ona pobiera prąd tylko przez ten czas ładowania, następnie rozłączy się całkowicie i nie zużywa już Napięcia, co też pokazał miernik, że y, użycie prądu było około 2 godzin. W drugim etapie, y, czyli y, telefon y, również rozładowany, tam może nie do końca, ale y, półgrało to idealnie, ponieważ y, w drugim telefonie była trochę większa bateria, także y, nie był on zupełnie rozładowany, ale powiedzmy, że y, pełne ładowanie y, telefonu, co przedłożyło się na y, 3 setne y, zużycia y, kilowatogodziny i y, y, wyszło to około trzech groszy, jeśli chodzi o ładowanie na dzień. Przemnożając to przez cały miesiąc, czyli razy te 31 dni mamy koszt około złotówki na telefon. Przemnóżmy to razy ilość telefonów, przemnóżmy to razy ilość miesięcy, pojawi się już ładna suma, którą musimy poświęcić na ładowanie naszych telefonów. Czy to jest dużo, czy to jest mało, co o tym sądzicie, a może testowaliście w jakiś inny sposób wasze telefony, zużycie ich energii, a do Dodatkowo pamiętajcie, że często telefony musicie ładować nawet 2 trzy razy dziennie, ponieważ je użytkujemy częściej, dłużej, więcej zużywają, niestety smartfony. Jak już wytrzymają dzień, to i tak jest dobrze. Takie to realia aktualnego rynku. Już nie ma tych telefonów, które wytrzymywały po dwa tygodnie bezproblemowego użytkowania. No ale cóż, możemy tutaj zapić sobie kawkę dla poprawienia humoru i sprawdzić, ile Wasz ekspres zużywa prądu podczas właśnie parzenia. Takie kawki. Tutaj w tym odcinku wam to pokazuję. Zobaczcie sobie, zobaczcie też inne odcinki, w których m.in. właśnie testy różnego rodzaju sprzętu domowego, ile to użytkuje naszego prądu i naszych pieniędzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!